do Psiunia. Co? Gdzie wy jedziecie? Ojciec! Gdzie my paliło? Palicie i jedzicie. Gdzie wy jedziecie? Ojciec. No nie wiem. Co ty robisz? Co to robię? Ojej. Mieszkało? No. Ojej. Ty tego garka to nie piłeś. Co za aparat? Co to za aparat? Nie potrzeba i tobie nie potrzeba. Co on patrzy tam? Zdjęcie robi. Mały butelek powinien ściśnić, butelek tak stać mi. Ty jak on pojedzie do mnie będziesz chodzić. Ja mam roboty, kwiaty będę musiał umieszać.
Nie, nie za bardzo. Nie lubię takiej roboty. No, dobra. Wiosna się zrobi, ciepło. Ja, jak ciepło. Dobek zrobić, wsiać, czekać aż urosną. Ja jej lubię, ona dziewczyna jest dość prawda, sprawna dziewczyna. Tylko trochę za szkołą ona nie jest prawda. Co? Bo ona drugi rok w jednej klasie siedzi. Ja. Ja? Mhm. No to jest pierwszy gimnazjum. A teraz jakie stopnie masz? Średnie. Co? Średnie. To kiedy ty zawaliłaś? W którym roku? Teraz. Miałam też już być przez gimnazjum, nie? Ja. I za to ja jej nie lubię. Muszę się uczyć. No to o, kiedyś było. Kiedyś było to agent tam. Federalny. No. Kiedyś było to. Ja mam się świadectwo z piątej klasy. Uczło. Nie otrzymał promocji. Nasza mamusia na lustro to siedziała. Na ten otrzymał. 7 lat. U czwartej klasie, bo szkoła daleko była i... No ale wtedy były tak parę inne czasy. Ja miałem w innym roku, rozumiesz, to ja miałem opuszczone 200 coś dni. No ale uczyć się musisz, bo... Bo bez nauki to źle przeżyć. Jest to sprawna dziewczyna do wszystkiego, ale nauka też musi być. No, jakoś będzie, nie jest tak. Bo teraz bez nauki trudno przeżyć. Jak będziesz pracy szukać, to pytają się, jaka masz. No. No ja nie wszyscy mogą być magistry, inżynieri. No. Magistry. No. Ale jaki zawód musi być? No. A bo zawsze zdobędzie, teraz musi zdobyć. Nie, bo do tego jak się idzie do gimnazjum, to jest przygotowanie, tak? Do... No to już nie będzie zawodówek. No właśnie, i wtedy po gimnazjum już są takie przygotowanie do zawodu. I wtedy dalej znowu, tak? No, nie wiem, nie wiem jakie to są teraz zasady, teraz już... Moja wnuczka już ostatni rok chyba będzie, jeszcze rok. No. Do wyższej studia. Mój brat też studiuje. I to wszystko jej idzie na bardzo dobre. No ja, ale jakby wszyscy byli studenci inżynierii, to kto by robił? Teraz widzisz robotę nie ma. Teraz do roboty nie ma. Jak jest głowa i ręce do pracy, to jest i robota. No, jak się zdaje, no idzie obojętnie, gdzie pójdziesz, czy do firmy, czy co. No pytają o wykształcenie, nie? No, dobrze jest jak masz, ale patrzą, że ty coś umiesz zrobić. Ciebie muszą rodzice dopilnować, żeby dobrze się uczyła się. No. To tak, ja mam dyscyplinę. Widzisz, magistra. Mój starszy syn też. I to dzieci ze szkoły po lekcjach dostał się. Ja. Jak Lania dostał, to pierwszy uczeń był ze szkoły. Bo 5 klas było na wiosce. Wszystkie do Bytowa pojechali, wszystkie dziewczyny, wszystkie odrzucili, a on nie odrzucił. A on ogólnie kończył w Bytowie. Ja to kiedyś kończył 3 klasy. Ja 8. Kiedyś zawodówki nie, 8 klas. Kiedyś dawniej tak było. Nie, tylko wtedy do wieczorówki poszłem. Nie? Dawniej to nie ma. Nie ma co do wieczorówki i od razu poszłem zawodu się uczyć prywatnie. A jaki pan ma zawód? Nie, ślusarz maszynowy. Spawacz. Teraz muszę się uczyć się.
No później musiał gonić kumpli. Kierowca lokomotywy. Kierowca, no lokomotywą też mam przecież uprawnienia za maszynistkę. Samochodu też mam uprawnienia. Lokomotywą ciągnął, rozumiesz, 60 wagonów. A... parę tony. Ja. No, ale wagon był 40 ładowności, rozumiesz, a resztę osawa. Ja. A lokomotywa 72 tony ważyła, tak co widzimy. A 3000 ton na ha. No, albo pasażerstwo. No, pasażerstwo. Hel, poświęcimy. Fajnie. Fajnie tam. A jak mnie zgrzydło, to się zwolniło z pracy, z pożem dalej, do innej. To fajnie, jeździ w nudne tak mała, to jest nudne. Też musisz uważać, jak ja w tym na Helu cztery wagony ciągnął do Władysławowa. No wiesz, w nocy tam sygnałów nie ma, semafory nie działały, nic nie, bo pojechał na rozkaz wyjazdu. Tak włączył sobie tam na ten szósty bieg, bocznikowe te ciągnięcie silników. Jechał ze 40 na godzinę i tak jechał, aż zasnął. Spałem jak suseł, spałem na lokomotywie. Przed Władysławowem dopiero no kobieta do Władysławowa. Na tych rozjazdach, dup, na tych krzyżówkach. No to ty. To się przebudziłem i teraz mówię ci, było czerwone światło, czy nie było czerwone światło? No dobrze, było zielone. Jak było czerwone, to mieliście się zamki. No, to jest taka monotonna jazda, strzelicie, cały czas to kole ci plecy. No, nie wiem, prawie 4 lata nie widzę. No, to jest też do widzenia, ale tak, żeby rok ten, nie cały czas tą samą trasę, nie? No, tam miałem no, parę razy, w Nowym Sączu, w wodę. No, to nie miałem lokomotywy swojej, to już jechałem za pomocnika. Ojej, ale... To jest wszystko dobre, wiesz, tak 3 lata porobić, a wtedy też jest nudno. Jak ja pierwszy wlazł do lokomotywy, to ja był dziki. Co? Dziki. No, i w silniku, rozumiesz, ty, i w tej całej szafie sterowniczy. Elektrykę to ja znał na pamięć, a tam, ty wiesz, co tam jest elektryka? Ono, żeby szkoła kończyła, mogła iść za tego. Na milicjanta tego lotnego. No. I brat też. Na ty też wyjść? Może nie. No to iść też. Na milicjanta tego. Czemu? Ty się zapisz do aeroklubu, rozumiesz, za skoczka spadochronowego, później zrobisz uprawnienia na szybowce, a później dalej na samolot. I powiedział, masz w nosie. No tak jak honorata, ona jest trzeci rok skacze ze spadochronu. No. Prawda, ona jest, mogła iść. No co, to dużo trzeba. Obczarmować. Skoczysz, wyciągnąć spadochron, się otworzy i się lądujesz. Tylko ile strachu, nie? Czemu? Cały czas skacze i jakoś idzie. Później jakieś zawody wystąpią. Ma lotnego, lotnego. Jak ten? Teraz nie ma lotni. No drobówka. Jaki te? Kiedyś to była lotna. Panie Grzesie mnie nie namawia, ja mu mówię, chłopie, nie mogę wejść, bo będę być na tobą, nie? Ja nie, ale wiesz, ja muszę już z tą insuliną zacząć, wiesz. A wiesz, nie wiem, jak to będzie reakcja, kurde, wiesz, to jest różne. Ja jutro przyjdzie, to mi wieczorem da sprycę, no i powiedziałem, pierwszy raz sprycę. Przyzwyczajony do szkoły jeszcze tak. Jo, no nie, no i
mówię, taki mam głupi strach, mówię, no wiesz, mówię, i wiesz czego się najbardziej boję, mówię, pierdolę, kto mi tam kuje, rozumiesz, ale wiesz... Nie, bo lepiej jest, wiesz, jak tutaj sam sobie kujesz, bo ty sobie złapiesz, nie? No. Ale zrobię niepotrzebny ruch i wiesz, krzywdę, tego ja się boję, kurwa, taka...